Hej, witam Was bardzo gorąco. Ja jestem Dulce, to jest kolejny odcinek z gry Fable 3. Pamiętacie na pewno, że ostatnio zwiedzaliśmy Aurorę, podjęliśmy kilka decyzji i dzisiaj mamy się spotkać z Paige w kryjówce rebeliantów. Prawdę mówiąc, boję się do niej iść ze względu na to, jaki był jej stosunek do nas po tym, jak złamaliśmy złożoną jej wcześniej obietnicę. Podejrzewam, że nie będzie specjalnie. O! Nie wiedziałam, że da się to otworzyć. Podejrzewam, że nie będzie specjalnie zadowolona, no ale. Miejmy nadzieję, że nie zabije nas tak przy okazji. Co tutaj jest? Skarb. O, jak milutko. Fajnie. Chyba mam teraz znowu za cicho dźwięk. Nie. Welcome to the sanctuary. Wiem, nie mogę się zdecydować z tym dźwiękiem. O jeny, nie, wstecz. Ustawienia gry. No dobra, powinno być chyba w miarę okej. Mam nadzieję. Dobrze. Idziemy w każdym razie do Paige, ale jeszcze się trochę tutaj porozglądamy. Znacie mnie. Ostrzegałam, że będę się teraz wszędzie. Nie chcę mi się kopać. Wszędzie rozglądać i szukać wszystkiego, co możliwe. Paige chwileczkę może poczekać. Skoro już czekała tak długo, to poczeka i tyle. O, tu jest jakiś zwój, którego nie mogę zresztą wziąć. Tak patrzę po stolikach, może jest tu jakaś książka, którą mogę oddać do Akademii Brightwool. Stąd ta moja dociekliwość. Aha, mogę nawet przez worki przeskoczyć. No proszę. I said before that we soldiers told these stories so Życie i as not to przygody miss out. Benjamina In Fina. truth, I have never felt the sense of that word in any place I have visited. Certainly not in Tu Brighton. strzelacie do Yet there it was, I was raised by my shopkeeping celów i da parents, się tu who, no przy fault of their okazji own, often struggled to keep przejść. other things such as shoes on their Ło, a shelves jak in tam order to safety. wejść? This being the case, my three elder brothers and I had no recourse but to find other sources of sustenance for Huh. me and entertainment. Będzie Despite trzeba my to jakoś small hands, rozkminić, I was pewnie able to jakoś od keep all my Bowerstone. siblings in what constituted the Ale most damy sobie z formal tym home radę. for all Finns under the age of 15, the picking of Jak pockets. zwykle zresztą. Dobra, It's idziemy do Paige, possible bo już even pewnie na then, nas though bidulka. only 8 years old, I had begun to form some sort Sporo of moral czeka. objection to such activities. Znaczy sporo, no bardzo Instead, sporo I found czeka. my calling as a Pewnie street już się performer, nawet nie cierpliwi, standing in dobra. town square telling jokes and Och, flipping będzie off the niemiła. crowd. Did you hear about... It's not every day a queen walks into the rebel headquarters. I thought maybe you'd forgotten where it all started. What do you want, Paige? I don't know if you still care about your people, but since you took the throne, crime has been flourishing. You're starting to have a serious problem on your hands. There's one man in particular, Nigel Ferret. He's making this city his own. Every criminal in Bowerstone reports to him now. He's too powerful for me to deal with, and he's not easy to find. But I know how you can get to him. No co, nie mamy wyjścia, nie? Good. Kid went undercover with a gang of robbers and found out their plans. They're going to strike the tavern in Bowerstone Market. If you get there in time, you can stop the raid. And at least one of those thugs must know where Ferret is holed up. No dobra. Idziemy w takim razie do tego całego pubu. Dobrze, że mi tu nie nalicza czasu, czy zdążę, czy nie. W sumie mogłabym się... Na pubie, na rynku, co... Nie będę tam szła na pieszo, dajcie spokój. Szybka podróż, tak. Ładny mamy kopczyk ze złotem, przyznajcie sami. Aż miło patrzeć. Otwarte skrzynie. Przez tą zmianę... Save'ów nazywam się teraz Player. Zamiast Dudes. Czuję się taka bezosobowa. Tu? Nice weapon you've got there. What are you? Słyszę gnoma. Compensating for something.
No, słyszę go. Seeing you brings back memories of wanting my eyes gouged out. Na podwórku. Aha, mam cię. Skubaniec, wiedziałam, że tu siedzisz. Normalnie czułam cię w kościach tu po prostu. Ale dobra, miecz nam się bardziej przyda. Czemu tak? Filmik spoko. You won't get hurt. If you give us any trouble, we'll kill you. Now, just so you know we mean business, I'd like one of you to give us trouble, so we can kill him as an example to the rest. Who's he gonna be then? Oh look, we have a volunteer. The Queen, no less. Have at her, fellas. Ja pierwszy widzieliście jaki entuzjazm w poruszeniu jego ręką. Co by mam nie zabijać wszystkich? Aj, skincie rzesz. Nie chciałabym tamtych zabić, tak. No i? Ach, wstał. It is no longer advantageous for any of us to frequent the hideout in Industrial. Presently, I shall inaugurate a new center of operations in Bowerstone Market. You've been provided with a key which will permit access. Please endeavor to prevent its transference to an unauthorized individual. Jest i kluczyk. Zanim tam pójdziemy, zobaczymy, czy nie ma tutaj czegoś ciekawego. Życie i przygody Benafina. I saved every gold coin Konik I could to fulfill my burning ambition of exploring Albion one day and becoming a great adventurer, such as the ones who stories I've read in Two Penny Panic, znaczy, wiedziałam. Staram się ograniczyć angielskie wstawki. Naprawdę, staram się, robię to dla was. Złoto, też minutko. Idziemy jeszcze tutaj do góry. Może tu też coś ciekawego chowają. With an irate farmer, who also happened to be the husband of Jason's last nie, tu na stoliku nic. The duel was fought using pitchforks. My brother, who had never done an honest day's work in his life, made the fatal mistake of holding the farm until the wrong way round. It was shortly after this incident that the second eldest, William, was arrested for trying to run a con game by the wrong person, a passing plainclothes towns guard. He was taken to Bowerstone and was never heard of again. Then my third brother Quentin contrived to accumulate enough gambling debts to have a prize put on his head. Quentin's death I remember most clearly of all. I was unfortunate enough to witness it. When the assassins and bounty hunters came to collect his suddenly valuable head, I did what I could to protect him. But no matter how accurate the shots from my rifle, nothing could change the fact that I was shooting peas instead of bullets. It is no surprise that the next to go was my dear mother. O, mój mąż ma prezent dla mnie. Powinnam go... O, masz jeszcze jeden. Powinnam ich przeprowadzić do zamku, ale w sumie nie chce mi się. Więc jakoś to... Muszą przeżyć i żyć sobie w... na rynku Bowerstone. Chyba będę musiała zejść do kanału. Właśnie. Z powrotem do kanałów. Zastanawiam się, czy safe cofnął mnie do tego momentu, w którym ja już zebrałam. Nie zebrałam jeszcze tego klucza. No właśnie. Tak myślałam. Dziękuję. Dziękuję. Jeśli nie wiedzieliście, że jest tu kluczyk, no to już wiecie. Ale pewnie wiedzieliście, wy wszystko wiecie. Jak zwykle. Zresztą, Boże, dziecko za mną chodzi. Idź, dziecko drogie, do domu. Jest już późno. Mamusia musi zabić kilku ludzi. Dalej ze mną lezie? Nie. Upiardliwe są te dzieci w tej grze. Boże, chodzą wszędzie za tobą. Żebrzą o prezenty. Ile można. Ładna kryjówka. You again. It does tend to obviate the entire objective of maintaining a secret hideout. If your enemies can simply infiltrate whenever they've the inclination. Lads,
perform the specific services for which I employ you. Expeditiously. Huh? Killer! Fast! Nie. To oni zginą szybko, bardzo jest mi przykro. A faktycznie, mówiliście mi, że nie jestem zła, bo świecę się na niebiesko. Bo musiała nad tym popracować w tym odcinku chyba. Piękny finisher. Ten jak się tam na stole aż rozłożył i zejście. Ślicznie, moja droga. Ale tak, o Jezus Maria, ała, kamera, ała. Zabij tego pana, dziękuję. Czy tu nie leży nic fajnego na stołach, co mogę sobie zabrać? Nie. Szkoda, ale możemy iść dalej. Mogłam w sumie ich po prostu olać i przejść obok, nie? Też głupia, nie pomyślałam. Jeszcze gdzieś jakiś, ktoś, coś? List do gangstera Boba. And a big booby as well. And since you are a ruthless crook, I'm not signing this letter so that I can remain anonymous. Haha. Yours, Arthur. Oh. A, tu będzie jakaś walka z tego, co pamiętam. Tworzyłam ci. Wyjdź. Uciekaj, póki mam ochotę cię wypuścić. W sumie mogłam go tam zostawić, żeby mi nabiło punkty swojej królowej. Dobra, jeszcze ktoś tutaj ostał się? Nie. O! Gdzie mnie to doprowadzi? Tu nic nie ma. A tutaj jest kluczyk. No proszę. Bardzo miło, nie wiedziałam, że tutaj jest. Mam nadzieję, że wy po raz kolejny wiedzieliście. Tak przynajmniej mi się wydaje, że musieliście o tym wiedzieć. Tutaj nic nie ma. Tu też nie. Też nic nie widzę. A, naciśnij i przytrzymaj. Jakbym nie mogła po prostu nacisnąć E i tam wejść. I believe I can state with relative confidence that your efforts are in vain. Even should it transpire that you vanquish my associates, this door is completely impenetrable. In addition to which, this cell contains a secret egress through which I may abscond whenever I desire. Meanwhile, my compatriots shall brutalize your person. O, tak nie chcę ci nic sugerować, ale zawsze mogłeś przecież pomylić cele, prawda? Nie, żebym coś tam. Kurczę, dobrze są. Tak to zrobiłem. Wow, widzieliście, jakie mam te zjawy już dobre? Wilkołaki, zjawy wilkołaków, poważnie. Co się stało? Chyba coś mi się jakiś poziom awansował, ale nie wiem jaki. W każdym razie fajnie, że się udało. You haven't lost your touch. I'm surprised his men were foolish enough to fight you. Now, truth be told, my superlative intellect notwithstanding, it would appear this is not in fact the specific cell I so confidently referenced earlier. The one with the secret exit has two beds. All right, you have prevailed, Your Majesty. I concede. However, I entreat you to entertain a certain proposal. You have nothing to offer, Ferret. It's over. That pronouncement is objectively devoid of merit. I happen to have on my person
a substantial quantity of currency. Let me go free. 100,000. The money is yours. As far as I'm concerned, you can stay in there and rot. Dobra, już i tak się dostatecznie naraziłam, Paige, nie? You royal miscreant! This grievous malefaction shall be rewarded with equally grievous retribution. Co mi zrobisz, Ferret, za tych krat? Nie wiem, czy czytaliście ten opis, ale było napisane, że Ferret pewnie zostanie za tymi kratami do końca życia. Co chyba nie potrwa długo, bo ile można przeżyć bez wody? 3 dni? Chyba 3 dni, no chyba, że zacznie pić... Nie, nieważne. The treasury is simply bursting with wholesome, nutritious gold. I sometimes spend hours staring at this glorious accomplishment. Our wealth surpasses all expectations. I must congratulate you. Dziękuję, dziękuję. But the kingdom demands your attention once more. The time has come to make a decision on Albion's drinking laws. Under Logan's rule, our citizens are restricted in the amount of alcohol they can purchase per day. As you can imagine, this has proved a rather unpopular measure. And yet many respected members of the community think the law does not go far enough. They would like alcohol consumption wholly abolished among the commoners. They feel, rather reasonably, that it leads to improper behavior and raucous public spectacles. Alkohol i tutaj będę was moralizować. Alkohol jest bardzo, bardzo zły i alkoholu nie da. Nie można pić. Dlatego można go spokojnie zabronić. The residents of Millfields will be most pleased. They will find it money well spent and I find it money well received. Let us move on to other matters, Your Majesty. You have a busy day in the throne. No pokaż, co tam mamy dzisiaj. Zadecyduj o otwarciu akademii, rozważ propozycję osuszenia jeziora Bauer, spotkaj się z zatroskaną i bogatą obywatelką. Samuel, the head of the Brightwall Academy, is ready to plead his case. I sincerely hope he isn't after a handout, though I'm sure Master Reaver will be the voice of reason, as always. As always, tak, tak, łupierca i głos rozsądku. Czy ty sam siebie słyszysz? Czy ty sam siebie słyszysz? A zobaczymy, co tam mężusio nam przyniósł. Pucharek, słabo. Tatuaż na twarz. Zaraz ogarniemy, co to tam jest. Pierwsza rzecz to musimy się przebrać, bo idziemy do sali tronowej. Jest taki achievement, żeby wydać wyrok w stroju kurczaka. Więc zestawy tatuaży, co to jest? Auroryjskie, mieszkańców, gildi. Jakieś takie ładne chociaż są? Pokażcie. Możemy sobie ten na klatkę włożyć. Łe, nie, fuj. Nie chcemy jednak, cofam. Chciałam zobaczyć ten najemnika. Nie. Kosy królewskich. Naturalnych. Tu było jakieś coś tam na głowę, ale... Not a problem in the slightest. Ha. Możemy spróbować zobaczyć, co to jest. O Jezus, fuj. O Jezus. O Jezus. Pozwólcie mi to zdjąć. Twarz zdejmij. Dziękuję bardzo. Boże, jak ona w ogóle wygląda strasznie. O Jezus Maria, jaka blizna. Boże, co ja jej zrobiłam najlepszego. Będziecie na mnie piorunować, że tak ją oszpeciłam, ale trudno. Blizny mają urok. Koniec, kropka. Ladies and gentlemen, the Queen. Queen. Dobra, posłuchajmy. O co tam im chodzi? Today you decide on the status of the Brightwall Academy, Your Majesty. Samuel will speak for the town and its scholars. Reaver will dispute his cause. You may speak. Your Majesty,
It was your father who opened the doors to Albion's greatest seat of learning. Under his rule, knowledge and culture flourished, and so did the people of Brightwall. I ask only that you return to the wisdom of those days. Your brother closed the academy down, but it is in your hands to restore it. There is no greater proponent of the arts than myself. We celebrate knowledge in all its forms, but our people are frightened and confused. The last thing they need is knowledge. Allow them the benefit of ignorance. Let only those who are truly prepared make use of the academy. The elite of our society will pay handsomely to indulge in erudition. But only the rich will be able to afford to learn. Precisely. Why give wisdom away when one can charge for it? What do you wish to do, Your Majesty? Oh, Jezus. Ale otworzył nasz ojciec tą akademię, więc chyba jakoś nie wiem. Warto uhonorować tą, jak ojca wobec ojca by nas tu nie było, więc kurczę, muszę dotrzymać tej obietnicy. Już za późno. The Brightwall Academy will be open to all who wish to learn. The Brightwall Academy shall be reopened, and Albion will once again have a free center of learning. Oh, thank you, Your Majesty. This is the start of a new day for us all. Very well. Kurczę, no chciałam być zła, ale coś mi nie wychodzi, nie? Dobra. Usłyszenie jeziora. Bauer. Stimulate your intellect in the newly reopened Brightwall Academy. Suckle the knowledge from the land's greatest minds and avail yourself of the best library ever assembled. Everyone, from the most impoverished genius to the wealthiest idiot, is welcome. Brightwall Academy. Whatever you earn, it's the place to learn. Jak tu być złą? Jak? The court summons Paige and Reba. The matter before you today is the future of Bower Lake. Reba will offer his proposal. Paige will stand against him. You may speak. Your Majesty, a recent survey of Bower Lake has found that the waterbed is rich in valuable metal. Now, as amusing as it would be to make workers hold their breath as they mine these resources, I fear it would be impractical. Instead, we have no choice but to dam the river and drain the lake of all water. Once that is done, we will have a ready-made quarry, ripe for the plucking. It will be a pity to disfigure the landscape so close to my former home. But it is a sensible course of action in light of our current needs. Bower Lake is the last piece of natural beauty remaining in Bowerstone. It belongs to our history and should be protected. Przerywając już jej wywód, chciałabym je osuszyć, ale mówiliście mi, że jak je osuszę, znaczy mówiliście, że nie mam tego robić. Dlatego posłucham się waszej rady i faktycznie odrzucę jego propozycję. Mam nadzieję, że mi powiecie, czemu miałam ją odrzucić. Mówiliście o jakiejś misji dodatkowej. Mam nadzieję, że mi wszystko wyjaśnicie. Paige jest right. We must protect our natural resources. Bower Lake is to be left untouched. The Queen has ruled. Bower Lake's natural beauty is hereby protected by order of the crown. Thank you. Let's show the world Albion is worth defending. Is a pretty view worth more than a treasury full of gold? Jaki on jest w ogóle chamski? To jest jakaś masakra po prostu. Jakim on jest chamem? Jak on strasznie nadużywa ironii, ten człowiek. As someone whose home has overlooked the resplendent Bower Lake,
I am pleased to declare the official protection of this natural wonder. May its water drown anyone who doesn't appreciate its beauty. No nie wiem, czekam. Powiedzcie mi, o co chodziło z tym, żebym zachowała, bo ja nie pamiętam, dlaczego miałam to jezioro już zachować. I trust the court was not too dull today. In any case, I'm confident your final task will be most enjoyable. A loyal and wealthy member of our community has offered to make a sizable donation to our treasury. Her only request is that you go to Millfields to make the collection in person. A perfect chance to stretch your legs, your majesty. Jakbym za mało je prostowała, wiesz? Oj, Hobson, Hobson. Dobra, przeniesiemy się tam mapą. Żeby było szybciej. A pokażcie mi jeszcze, jakie mam... O Jezus, dużo mam. Dużo. Wiecie co? Skoczymy sobie najpierw do Driftwood. Albo i nie. Bo oni chcą, żeby coś dostarczyć. To najpierw pociśniemy do Millfields. Dobrze tutaj. Bo jest to stosunkowo fajna i ciekawa misja. Mam nadzieję, że wam się ona spodoba. Ja na początku bałam się tej misji. Muszę wam szczerze przyznać się bez bicia, że bałam się tej misji, bo jest tam sporo przeciwników, których nie bardzo lubię. Mówię tu oczywiście o wilkołakach. No nie są to najłatwiejsi przeciwnicy do... ogarnięcia. A dobra, tu. Madam, I understand you want to recover what you've lost. Aha, nie mogę tamtędy. But those woods are simply too dangerous. It would be suicide to enter them without combat experience, or training, or skill. I don't want to enter them. I want you to. Aha, ha. I was talking about. Jak tam dojść? Just forget it. Przecież musisz. Your Majesty, it's such an. A, tu za jej domem. Muszę tam wejść. Ja wiem, że ona tam teraz czeka, aż ja jej coś odpowiem. Ale chwilowo jestem zajęta. Odzyskiwanie skarbów. Czuję się jak poszukiwacze zaginionej arki albo czegoś w tym stylu. O, jak bibliotekarz. Oglądaliście kiedyś bibliotekarza? Fajny film. 2,5 tysiaka. Mało, no ale okej. Okay. Ale wydziwiam już, co? Słucham cię, Muriel. Ona ma dla mnie prezent. No nie powiedziałam, czego chcę. W każdym razie ja wam wyjaśnię. Ona ma jakąś drogocenną statuetkę w domu. Przynajmniej miała. I chcę, żebyśmy ją teraz... Daj mi prezent. Żebyśmy to teraz odzyskali. Dla niej oczywiście, żeby ona mogła nam to przekazać, bo ona chciała nam to przekazać. Ale ta statuetka jej chyba zaginęła, czy tam też została ukradziona, nie wiem. Nie pamiętam. W każdym razie ona ją straciła i teraz musimy tam cisnąć ją, odebrać. Pewnemu panu. Dobrze idę? Dobrze idę. Pamiętam nawet, widzicie? No, zostało ukradzione, bo było tam napisane odszukaj złodzieja, także... No, poszukamy go, poszukamy. Jak widzicie, jest ciemno, brzydko. Tutaj przyda mi się miecz. Jest i wilkołak, który nas poprowadzi. No i tu będzie kolejna moralna decyzja, którą będzie trzeba. Looking for the statue, Your Majesty. Follow the White Valkyrie. Tam na mnie czeka, widzicie? Na tym. Co ty widzisz, piesku? Jaki skarb? Pewnie gdzieś tam po drugiej stronie, co? Bo tu niestety żadnego skarbu, mój drogi, nie ma. Rozglądajcie się, może są tu jakieś srebrne kluczyki. Czy coś w tym guście, bo nas tu na razie
nic nie zaatakuje. Nie, tam mnie gdzieś wywiezie do jakiejś jaskini. Nie chcę tam na razie wchodzić. Misja jest ważniejsza. Dobra, po prostu pójdziemy sobie grzecznie za tym wilkołakiem, nie eksplorując za dużo. Co piesek szczeka? Jezus, jak się zlękłam. Ta gra naprawdę momentami nie jest dla mnie. Jest i wilkołaczek. Jest i wioska. Right, you monster. Prepare to meet your... Oh, I'm so sorry. No ja myślę. For a moment there, I thought you were a Belvarine. Damn things are always trying to get through our defenses. We burn silver nitrate in those lamps to keep them out. Kills them pretty quick if they hang around for too long. If a lamp goes out, well, I don't like to think what might happen then. One went out just recently, but we got it lit again fast. The man responsible, this bloke Connor, got punished. Severely. Before he disappears into the forest, he tells us there's gonna be a reckoning. He's probably in 25 different stomachs right now. That's my reckoning. You can come on out, everyone. It's safe. W każdym razie z doświadczenia wiem, że tutaj jest gnom. Skoro już tu jesteśmy, to wam to tą okolicę troszeczkę pokażę. A tutaj powinien być gdzieś srebrny kluczyk. No właśnie. Dziękuję. Możemy wracać na misję. Nie, tam pies mi szczeka, że mam kopać, ale ja nie chcę kopać. Dobra. Anyway, idziemy sprawdzić, co się stało z naszą statuetką. Jest i biały wilkołak, jak widzicie. Tu też jest chyba gdzieś srebrny kluczyk. Ale już go chyba wzięłam. Dobra, mniejsza. Wracamy na ścieżkę. Tutaj zaraz powinno się ujawnić miejsce, do którego zmierzamy. Już widzę lekką poświatę, więc podejrzewam, że to tam. Tam cały czas ten żołnierz od tego wilka kopie, widzicie? Pamiętacie, mam nadzieję, tą misję. Tam jest jakaś opuszczona chatka w ogóle, ja ostatnio ją dopiero odkryłam. Czy nie opuszczona, ktoś tam żyje w niej, ale mniejsza. Your Majesty, I've been expecting you. Been through the village, have you? Charming hamlet. It's full of warm, wonderful people who'll give you the shirt off their back and condemn you to death for one simple mistake. Anyone can fall asleep on watch. You exile him into this forest and call it justice. But enough about that. You're here for that statue. It's quite a remarkable thing. It did everything the legend said it would. And now I don't need it anymore. It's funny how things change. So if you want to take it back to that prig in Millfields, it's yours. Nearly free of charge. All I ask is a small favor. Destroy those silver nitrate lanterns. Then the village will get a taste of justice. The choice is yours. And it's a simple one. How simple? If you decline, my brothers will kill you. No i? To jest czasowy wybór, nie mogę się za długo zastanawiać. Dobra, no bądźmy źli. Nie atakowałam jeszcze nigdy tej wioski. Dobra. Return here once you have completed this task for your pride. No dobra, kurczę. Będzie mnie sumienie żarło. Oj, będzie mnie żarło jak jasny gwint. Ja to już po prostu w tym momencie wiem, że mnie będzie żarło. Ale nie robiłam jeszcze tej misji nigdy po złej stronie, więc przekonajmy się.
Jak mam je tylko zniszczyć, to mnie też stosunkowo interesuje. Nie wiem, jakoś tak. Czaję. God, jak ja się z tym strasznie źle czuję, jak ja się z tym źle czuję, że ja to robię. Po prostu nie macie kurwa pojęcia. A gdzie jest jeszcze tamta ostatnia? Aha, tu. Dobra. God, aż mi serducho wali. Zbratałam się z wrogiem. Po prostu się zbratałam, kurwa, z wrogiem. Aj, źle mi z tym, mega mi z tym źle. Sorry, że ci weszłam w drogę. Boże, jak mi źle. Ej, mój pies! Powaliło cię? Zginiesz za to, ty... Nie mogę. Nawet nie mogę mu nic robić. Ojeja. Jak mi źle. Głupio zrobiłam. Teraz widzę, że głupio zrobiłam. Mogłam o tym szybciej pomyśleć. Trzeba było z nimi walczyć. Mogłam w jakiś inny sposób punkty złego władcy ten osiągnąć. Niby to wiecie, tylko gra. Niby ten, a jednak. On pewnie i tak mnie będzie chciał zaatakować, idiota. Vengeance was sweet. A quality shared by many of my former neighbors, as it turns out. Here's what you came for. Seems the least I can do. Visit us again one day when you get the chance. You'll always be welcome here. Ciekawe, czy odblokują mi się dzięki temu chociaż jakieś inne misje. O Jezus, nie będą mnie już tutaj lubić. Oj, nie będą. No trudno. Boże, źle zrobiłam, naprawdę zrobiłam, kurczę, źle. Teraz będę to do końca tego odcinka wypominać, pewnie jeszcze dłużej. No ale trudno. You're back. Did you find the thief? Did you recover the statue? Of course she did. She is the... You found it? Zatrzymaj, bo to oczywiście wiecie. Na złego Boga, Boga, Boże. Za dużo oglądam Black and White u Kamila. I will make sure it fetches a good price, Majesty. Ojejka. Bardzo źle zrobiłam. Bardzo źle. Naprawdę bardzo źle i otwarcie to przed wami przyznaję. Nie wybierajcie atakowania wioski w tej misji. Będą was zżerały wyrzuty sumienia od środka, naprawdę. With the fatidic attack not far away now, it fills one's heart with confidence and supreme satisfaction to see the treasury filled to the brim. I have taken to sleeping beneath the gold. Jak możesz sypiać pod złotem? Umarłbyś. Restful nights. As for today's first order of business, you may have heard about the dire situation the kingdom's economy finds itself in. Logan's policies always kept our cities on the edge of bankruptcy, and the panic caused by the fast approaching darkness has only exacerbated the situation. I'm afraid the only way to stop this slide into ruin is to bail out Bowerstone's financial institutions. The people are looking at you to save them from economic disaster, but remember that doing so may condemn them to a much darker and bloodier fate. What shall we do, Your Majesty? Chciałabym zły wybór, ale już dość złych wyborów dzisiaj narobiłam. Magnanimous person. Very well, I will make the arrangements. Dobra, co mamy na dzisiaj? Jeśli same w sali tronowej, to pociśniemy to jeszcze dzisiaj.
I only hope we haven't thrown away our chances of survival. Of course, you could always replenish our gold supplies by donating from your personal. I tak już wszystkich uratujemy i tak nie przeżywaj tego, Hobson. Shall we proceed with today's agenda? Tak, właśnie na to czekam. Budowę posterunku. Posterunek musimy wybudować, bo będzie dodatkowa misja. Przyszłość Mistpeak. Aha, tu będzie złamana obietnica i armia Albionu. Kurczę, już się zbliżamy do końca. Ale słabo. No zobaczymy, czy udało mi się być złym, czy nie. Zrobiłam dzisiaj tyle złych rzeczy, że chyba naprawdę. A, sala tronowa, czaje, przebieramy się. Jest tu gdzieś jakiś współczynnik moralności, który mogę zobaczyć? Jezus, nie to. Alright, that's fine. Ah, yes, I remember that. Raczej, że pamiętasz ten styl. Czy tu będzie coś takiego jak... Nie ma niczego takiego... A, moralność. Dobra? Nie! No ja chciałam być zła, ale bieda. Ale bieda, zawaliłam. Trzeba było im załamać tą gospodarkę. Trzeba było. All stand for the queen. Today you must decide how much protection to grant Aurora. Kaelin will offer her proposal. Reva will stand against her. You may speak. Your Majesty, as you know, od razu wam powiem, nie będziemy im tu przeszkadzać, że Kaelin chce, żebyśmy zbudowali pustynny fort, żeby ta ciemność tam do nich nie przychodziła. A jak zbudujemy, to będzie jakaś tam dodatkowa możliwość zdobycia złotego klucza czy czegoś takiego. Dlatego to jest akurat niestety taki moment, że muszę podjąć dobrą decyzję, znaczy, no, że skrzydełka aniołka dostanę. We shall not forget this gesture. Aurora thanks you. Ah, you are a whimsical monarch. And that is why you are so beloved. Very well, it shall be done. Okay. Reva Industries is proud to present an exotic tale of romance, adventure and sand. The Desert Outpost. Miłości, posterunek. Co ma posterunek do miłości? Today you decide on the fate of Mistpeak, home of the dwellers, your majesty. No i mnie tam i tak już nie lubią, bo ja im tam trochę ludzi przez przypadek zamordowałam. Reva will dispute his cause. You may speak. I come here seeking nothing but what was promised me and my people. You pledged to restore our home mountains and our right to dwell in them. We have fulfilled our end of the bargain. We have paid with our lives to sit you on that throne. Now you must fulfill your end. Undo the damage your brother did to our land, and our agreement shall be satisfied. Your Majesty, this sounds both an unnecessary expense and an impudent demand. What value is there in a few trees languishing amongst snow and rock? This is not the time to indulge some idyllic fantasy. Those forests are a resource, and we are in dire need of resources. I propose we expand on your brother's initiative and take what nature offers so readily. Say the word, and I will transform the worthless wasteland of Mistpeak into assets we can use to defend Albion. These hands are not yet so old or weak that I can't wring that pretty little neck of yours, Reaver. The refined retort of a true mountain goat. You made a promise to Sabine, but it's up to you. No złamiemy, może to pozwoli mi dostać jeszcze te złe skrzydełka. The forests of Mistpeak are too important to waste. They will make a valuable resource. Też podejrzewam, że niewiele mi to da. Mistpeak and its forests shall be logged to fuel the kingdom's defense efforts. Oj, Sabine się wścieknie. You have made an enemy for life, Queen.
Beware, a second revolution doesn't take this land before you can save it. Oj. No, był wredny. Był przerażający. The forests of Mistpeak are our greatest national treasure, and now, thanks to Reva Industries, you can enjoy them too. Ships, weapons, and furniture are just some of the many wonders available to you now. Remember, nature wants us to use her. Wiecie co, wydaje mi się, że ja po prostu za dużo dobrych wyborów dokonałam, kiedy te nie łamałam obietnic. Dlatego mam cały czas dobrą moralność. Podejrzewam, że już nic z tym niestety nie zrobię. Chyba, żebym wymordowała pół królestwa, no to wtedy co innego, ale tego przecież nie będę robić, nie? No trudno, zawaliłam, ale... No ale, bawiliśmy się dobrze, w miarę. Chciałam zobaczyć, jakie są misje. Gnomy, skarby, drewno. Ucieczka z wyspy? No mniejsza. Zajmiemy się tym w następnym odcinku. Teraz jak to się mówi? Sformułujemy. Dobra, powołamy armię Albionu. No a wojną i całą resztą zajmiemy się w przyszłym odcinku. Szkoda, że nie udało mi się być tak naprawdę złym, bo nie widziałam jeszcze dostatecznie złego końca, który by mnie satysfakcjonował. No ale jak widzicie, za dużo dobrych rzeczy zrobiłam jednak. We will use the funds we have to establish the best possible defense. Before I can commit those funds, however, I require your signature on a contract, stating your awareness of the projected number of civilian casualties. No dajesz, Hobson. Strictly a formality, of course. Though, should the number alarm you, you may wish to donate as much gold to the treasury. No, coś to jeszcze zostanie. Chyba z 3 miliony? Nie, no dwa coś zostanie. Very good. If you could just sign on the dotted line, please. Okay. Patrzcie, widzicie, jeszcze zostało złoto. Także jest okej. Okay. Happy anniversary, Your Majesty. One year as Queen of Albion. Doesn't time just fly? No i tak. I am delighted to say that the Albion army has been deployed in preparation for the invasion. So we may enjoy the occasion without apprehension. To celebrate this momentous day, I have prepared some fantastic events. First, you will stand still for several hours while a local artist paints your portrait. Then, you will choose the 47 varieties of flowers you wish to be cast at your feet as you parade through the city. Oh, and you will need to sign thousands of autographs, of course. Let's see. O, parę butów, jakieś ładne szpilki byś mógł mi dać w sumie, wiesz? Of course you will need a new suit. Tylko, że Teresa nam niestety przerwała. Posłuchamy Teresy i mam nadzieję, że uda mi się skończyć ten odcinek przed wielką bitwą. Bo już się chyba do 50 minut zbliżamy znowu. The day has come, Queen. It is time for you to face the darkness. But you will do so in your true form. Over the past year, you have made decisions that reveal your nature and which have affected the lives of all your subjects. You have done what many would have thought impossible. Not only have you raised an army to protect your people, but you have accomplished this as a noble, benevolent, and popular ruler. But you are more than a queen. You are a hero. You are Albion's champion, its protector. This coming battle is the reason you had to take Logan's place. Only you can defeat the creature that dwells in the shadows. If you do not, all your efforts will have been in vain. Now go. Do what you were born to do. Jest mi teraz smutno.
Wow, nawet nie mogę tyle wziąć. Szkoda. W sumie. Czy jak wyjdę przez portal, to... No najwyżej. Przepraszam was, że mi nie wyszło z tym byciem złym. Chciałam. Naprawdę chciałam, ale no nie wyszło, no. It's here. Dobra, dobra, dobra. Zaraz. Chwileczkę. W każdym razie, na dzisiaj to wszystko. Wiem, że przerywam wam w bardzo bezlitosnym momencie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Ostateczną misją zajmiemy się w przyszłym odcinku. W przyszłym odcinku zobaczycie sobie tą misję, zobaczycie sobie napisy, a w następnym odcinku zobaczycie sobie resztę misji pobocznych. A w kolejnych odcinkach zobaczycie sobie, jak wyglądają dodatki DLC do Fable 3, co mam nadzieję wam się w miarę spodoba. Kolejna sprawa to, po raz kolejny powtarzam wam, nie wybierajcie tej opcji, którą ja dzisiaj wybrałam, że chcę zaatakować wioskę, bo będzie was żarło sumienie. I ostatnia sprawa to bardzo was przepraszam, obiecałam, że wyjdzie na złe, starałam się, no ale kurczę, dalej byłam dla nich za dobra, nie wiem co musiałabym naprawdę zrobić, chyba po prostu spuścić ich wszystkich w rynsztok, żeby być złym. Także no niestety, może kiedyś uda mi się to przejść tak w 100% po złej stronie. Dzięki wam za uwagę i w ostatecznej bitwie widzimy się niedługo. Trzymajcie się, cześć!